Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, na początku chcę was bardzo serdecznie przeprosić. Mówiłem, że nie zdarzy się już taka sytuacja, aby nie było nagrania takiego w formie wideo, ale no niestety mój wspaniały kamerzysta i montażysta troszeczkę za nie mógł, więc dzisiaj będzie troszeczkę słowa w takim formie audio. Moi drodzy, ostatnia niedziela roku liturgicznego to jest uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tym roku jest to dzień szczególny. 20 listopada 2016 roku to dzień, którym kończymy jubileuszowy rok miłosierdzia w Kościele, a także dzień, gdzie nasza Ojczyzna w sposób uroczysty przyjmuje jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszej Ojczyzny. To jest naprawdę niesamowite, epokowe wydarzenie i ty i ja możemy i bierzemy w nim udział. Moi drodzy, Chrystus jest Królem, ale nie jest takim Królem, który ma tylko berło, koronę i chce panować, to znaczy robić wszystko, żeby nas uciemiężyć i pokazać, ja mam moc, ja będę robił wszystko, żebyś doświadczył mojego królowania, będę cię niszczył, będę cię inwigilował, będę przeciwko tobie. Nie. Jezus Chrystus jest Królem, który, jak sam mówi, królować to znaczy służyć, chce służyć. Chce służyć i pięknie to widać w dzisiejszej liturgii słowa. Ten Król, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jest pokazany gdzie? Na krzyżu, moi drodzy. Na krzyżu pośród dwóch łotrów, gdzie i faryzeusze, i inni Żydzi, i także żołnierze rzymscy wyśmiewają go. No to pokaż swą moc. Zobaczcie, moi drodzy, czy nie jest tak dzisiaj, że wielu ludzi mogłoby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Króla, oddać Mu się, ale pokaż znak, ale udowodnij swoje królowanie. Gdy Jezus zaczyna to robić, wielu stwierdza, no nie, nam nie chodzi o królestwo miłości, nie chodzi nam o królestwo pokoju, nie chodzi nam o królestwo dobra, chodzi nam o królestwo militarne, o to, żebyśmy mieli więcej rzeczy materialnych, żeby nam się lepiej powodziło. Jezu, pokaż nam to, a uwierzymy w Ciebie. Bracie, siostro, ta dzisiejsza niedziela to jest zachęta dla mnie i dla Ciebie, abyśmy na nowo wraz z tym jubileuszowym aktem przyjęcia Chrystusa naprawdę przyjęli Go jako Króla, ale Króla nie w znaczeniu panowania, ale w znaczeniu królowania w naszym sercu, czyli służenia, czyli prowadzenia, czyli podprowadzania nas do Ojca, do Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, Chrystus jest Królem, ale bardzo pragnie być Królem Twojego serca, prowadzić Cię w tym życiu. A pamiętaj, skoro On jest Królem, to Ty i ja jesteśmy Jego najukochańszymi dziećmi, wspaniałymi dziećmi, dziedzicami, królewiczami i królewnami, książętami i księżniczkami Boga. Masz, bracie i siostro, wielką godność. I przypomnij sobie o tej godności, patrząc dzisiaj na Chrystusa, Mesjasza, Króla, który mówi do dobrego łotra, do nas wszystkich, mimo naszych grzechów, będziesz ze mną w raju. Ja Cię będę prowadził, ja Cię kocham, liczę na Ciebie, pokładam w Tobie nadzieję. Przepięknej niedzieli Chrystusa, Króla Wszechświata, z Panem Bogiem.